Jesteśmy, jak wiadomo, w okresie przedwyborczym, stąd coraz więcej się ukazuje informacji na temat planowanych inwestycji i zamierzeń obecnego jeszcze urzędującego prezydenta Wilczyńskiego. Jednym z takich elementów jest rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na browar kultury. W tym tygodniu odbyło się spotkanie, dyskusja publiczna na temat rozstrzygnięcia tego konkursu. Szczerze mówiąc, nie miało to wiele wspólnego z dyskusją, dlatego że była to tak naprawdę tylko prezentacja prac konkursowych, które wpłynęły do Urzędu Miasta i prezentacja zespołu architektonicznego, który ten projekt przygotował. Tą prezentację w zasadzie, nie projekt, bo to nie jest projekt. Nie było dyskusji, nie było możliwości podyskutowania na tematy, jak ta inwestycja jest przygotowywana, jakie są jej zamierzenia, jaka jest przyszłość tej inwestycji. Nie zjawił się na tej dyskusji ani prezydent Wilczyński, dla którego jest to przecież jedna ze sztandarowych, ma być sztandarowych inwestycji, ani jego zastępca. Ja przypomnę tylko, że pan prezydent Wilczyński uczynił z browaru jeden z głównych punktów swojej poprzedniej kampanii wyborczej. Natomiast przez okres całej tej kadencji tak naprawdę w tej kwestii nie zrobił nic, bo jedyną rzeczą, która tak naprawdę została zrobiona, to jest opinia, którą mam tu przed sobą. Opinia na temat stanu budynków, które na tym terenie browaru się znajdują. Jest to opinia z 2007 roku, a więc już przygotowana przez tą ekipę. Jest ona zamieszczona na stronie internetowej, ale nie ma jakimś dziwnym trafem poprzedniej opinii, która była robiona w latach poprzednich i była, no, że tak powiem w ten sposób, była bardziej ostra niż ta, która tutaj jest. Natomiast ona się tytułuje jako ekspertyza, ale tak naprawdę jest to opinia wizualna i ocena. Zresztą cytuję tutaj ze strony 10 tej ekspertyzy. Jest to ocena stanu technicznego budynku dawnego browaru, przeprowadzona pod kątem bezpieczeństwa konstrukcyjnego oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Nie ma to formy ekspertyzy, nie ma tu żadnych badań, nie jest to podparte żadnymi obliczeniami, nie ma mowy tutaj na temat fundamentów, możliwości wykorzystania tych budynków. Jest tylko ich ocena, która zresztą w wielu punktach mówi, że część tych budynków nadaje się do rozbiórki. Stropy, dachy, wszystko to nadaje się do rozbiórki. Tak naprawdę tylko wizualnie w niektórych miejscach jest napisane, że ściany są w stanie dobrym, ale tak jak mówię, nie są w ogóle podparte żadnymi badaniami. Wynika z tego, że jest to od początku źle przygotowywane, dlatego że tak naprawdę ogłaszając konkurs i dając warunki do tego konkursu, ktoś już z góry założył, że te budynki da się wykorzystać. Natomiast problem powstanie, na pewno powstanie, w momencie, kiedy się okaże, że zostaną robione badania geologiczne, badania fundamentów i murów i okaże się, że te budynki są wszystkie do wyburzenia lub w większości do wyburzenia. Bo wszyscy wiemy, jaki wizualnie możemy przejść, zobaczyć, widać, w jakim stanie te budynki są. Na moje pytanie, czy była opracowana jakaś alternatywna koncepcja budowy budynków, w których miałby się mieścić MCEK. No, muszę przyznać, w dość niegrzeczny sposób pani dyrektor odpowiedziała, że nie i nie życzy sobie, żeby na tym miejscu powstał Carrefour. Sama jedno do drugiego nie wiem. Taka nerwowa reakcja jest w ogóle nieuzasadniona moim zdaniem, bo nie do tego zmierzaliśmy. Pytanie brzmiało, czy w ogóle ktoś rozpatrywał alternatywną koncepcję. Okazało się, że nie. Czyli wynika z tego, że założenia polityczne z poprzedniej kadencji, aby na siłę w tym miejscu wybudować browar kultury, w dalszym ciągu obowiązują. Z tym, że nikt nie zadaje sobie trudu, żeby tak naprawdę stwierdzić, że to jest tam możliwe. A to, proszę Państwa, będzie się wiązało z bardzo dużymi kosztami. Na tym etapie, na moje pytanie do zespołu architektonicznego, co wtedy, jeżeli się okaże, że te budynki są, nie nadają się do wykorzystania, szef tego zespołu odpowiedział, że to nie jest ich problem i ma rację, bo to nie jest ich problem. To był tylko, przypomnę, konkurs architektoniczny. To nawet nie jest koncepcja, to jest tylko wizja architektoniczna, jak miałby ten browar kultury wyglądać. A od takiego konkursu, od wygrania takiego konkursu architektonicznego do dokumentacji, do realizacji tej inwestycji jest bardzo, ale to bardzo daleka droga.
Dopiero będzie musiała powstać koncepcja, która najpierw przede wszystkim negocjacje. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało, ale ile by nie kosztowało, jak się okaże w trakcie, że te budynki nie nadają się do wykorzystania, zespół architektoniczny będzie sobie żądał dodatkowej zapłaty, bo trudno się też dziwić. Dodatkowa praca musi być dodatkowo wynagrodzana. To spowoduje również zwiększenie kosztów całej inwestycji, w tej chwili planowanej na około 38 milionów złotych, a śmiem twierdzić, że będzie kosztowało co najmniej drugie tyle. Z tego względu, że zresztą padło tam takie stwierdzenie jednego z członków sądu konkursowego, że tak naprawdę zostały warunki finansowe, czyli ile ma to kosztować, zostały narzucone przez organizatora konkursu, czyli Urząd Miasta. I każdy się do tego musiał dostosować, tylko owszem, podał w swoich materiałach, że to będzie w takich kosztach, zmieszczą się w takich kosztach, tylko na jakiej podstawie? To są szacunkowe dane, tylko i wyłącznie, są bardzo szacunkowe dane, takie wstępne. Prawdopodobnie okaże się, że sama realizacja tego będzie dużo, dużo droższa, a już nie mówię o tym, jeżeli się nagle okaże, że tej koncepcji zrealizować się nie da. Zostały już w tą inwestycję włożone bardzo duże pieniądze, około 8 milionów złotych, bo raz, że wykupienie tych budynków, tego terenu. Później kwestia bezumownego korzystania, którą pan prezydent zgodził się wypłacić, takie odszkodowanie, chociaż jest to bardzo dyskusyjne, tak jedna sprawa zakupu, jak i druga, to jest po prostu wydawanie pieniędzy, naszych pieniędzy, na czyjeś widzimisię. To nie jest podparte żadnymi racjonalnymi ocenami, że akurat musi być tu, że to musi być w tych budynkach. Ani one nie są zabytkowe, ani nie są w dobrym stanie, więc nie widzę konieczności takiej, że to musi powstać tutaj. Ja nie oceniam w tym momencie, jak ten konkurs został rozstrzygnięty, czy to jest ładne, czy nieładne. Nie zamierzam się do tego odnosić. Nie zamierzam się również dyskutować, czy to jest potrzebne, czy nie, bo uważam, że tak. Ale nikt nie zadał sobie, powtarzam, żadnego trudu, żeby opracować tak tą inwestycję, żeby była z korzyścią dla miasta i ponosić z tego tytułu jak najmniejsze koszty. Natomiast tu się po prostu szasta pieniędzmi na prawo i na lewo, nie zastanawiając się, że te pieniądze mogłyby być wykorzystane na inne inwestycje.